Payson, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, Falo, mózg. No jedź, kurna, szybciej, paruwo! Jeszcze zwalnio, Jezu! Nie czaj się, jedź! Tu nie stoją nigdy i nie ma fotoradara. No sierżant zaraz pomyśli, że stoimy i zgaśnie. Szybciej! Ciekawe, czy koń może zwalić konia, nie? Jak już coś, to człowieka. No ale jak? Przecież kopytem nie chwyci. No nie mogę, no. Jebany przepisowo jedzie. Pierdolony, 50 na godzinę. Jakbym był psem, to bym takim mandaty wlepiał jak pojebany. Ugh, to by się nauczyli jeździć. No nareszcie. Co, zjeżdża? Nie on, my. Podtankować musimy. Do pełno? A co, ja wyglądam jakbym farszą srał? Za 9,20, tylko nie przelej pan, bo więcej nie mamy. Stacja nie tankuje poniżej 10 zł. No to lej pan za stówę, ale ja i tak zapłacę 9,20, bo więcej nie mam. Idę bulić. Czas, markacz. No i tak mi migdały od tych sterydów spuchły, że teraz jak walę browca i połykam, to tak czuję, jakby mi ktoś jaja do gardła wpakował. No i? No i czy ja jestem pedziem, czy nie? Przez migdały to nie. Uff. Ale skąd wiesz, jak to jest mieć jaja w gębie? To nie wiem. No przecież mówię, że od sterydów nie. Kurna, nie zgadniecie, co się stało. O, jak zgadniemy? Zesracie się, a nie zgadniecie. No ale dobra, Walu pierwszy zgaduj. O Jezu, nie wiem. Wygrałeś milion na loterii. Blisko, ale nie. Spójrz na ty, co mówisz? Znalazłeś kupon na myjnie i umyjemy szerszenia za darmo. A gówno, mówiłem, że się zesracie? A nie, czekaj. Ty kurwa, skąd wiesz? No zgadłem. Ta. Kurna, zgad. I enter! Podstawowe mycie bez suszenia i woskowania! No, nareszcie! Nie przypominam sobie, żebyś go w ogóle mył! No chyba tylko raz, jak wiozłeś Solaris i tego pedała cieślaka do ślubu. No, ale wtedy to samą wodą tylko i ręcznie. Chodźcie popatrzeć przez okno, jak te szczoty zapierdalają. Nic nie widać. Bo zaparowało gorąca woda, pijana na bogatości. I Wojtas, patrz tutaj. A co to, takie kolorowe szampony dają do mycia? I to nawet pod korol szerszenia dali te mydełka. Wojtas, to chyba nie są mydełka. A co? Ty, to farba z szerszenia spłynęła. Co? Wyłączyć myjnię! Stop! O kurde! Spierdalamy! Los, Payson, przecież to szerszeń Wojtasa. No to mi się myjni zachciało. Czekajcie, wyjadę. No ale jak to w ogóle możliwe? Wychodzi na to, że szerszeń był kiedyś radiowozem. No ale jak? Przecież on miał każdy element z innego samochodu. Maska, każde drzwi, błotniki, no wszystko. Widać, nie te inne. Też były wcześniej radiowozami. I też ktoś się później chujowatą farbą pomalował, co schodzi od tej chemii na myjni. A kurna, i co teraz? Co teraz? Teraz? To wymyśliłem coś zajebistego. Zazikali całe boisko. Na 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 na. Kwiat jabłoni. Na 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 na. Uwaga, ruszył w waszą stronę. Nawalony jak... ten. Jak zawsze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kurwa, raz, dwa, trzy. O kurwa, raz, dwa, trzy. Kontrola drogowa. Ty, no nie wiem, czy on się na to nabierze. Nie dość, że na szerszeniu milicja, to te nasze stroje wyglądają jak z balu przebierańców w przedszkolu. Nie gadaj, tylko zatrzymuj, bo wszystko popsujesz. Po pijaku się nie zorientuje. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Dzień dobry. Starszy posterunkowy Wojtas... Borewicz, kontrol drogowa, poproszę prawo jazdy i dokumenty samochodowa. A, bo właśnie jest taka sprawa, bo prawo jazdy to mi pana kolega na 3 miesiące wziął, to powinniście gdzieś tam mieć u siebie, a ten, dokumenty samochodu to, gdzieś tutaj mam, o, proszę, dziękuję, dokumenty w porządku, chwila, 5 dych to nie parzyście, a nas jest 2, poproszę jeszcze o C.
Dziękuję, ubezpieczenie się zgadza. No to na koniec jeszcze badanie trzeźwości. Proszę dmuchnąć w alkomat. Jak ja mam to dmuchać, kurwa lewa ci? No normalnie bierzesz i dmuchasz, o! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Przecież to wy! A kurna rozpoznał nas odwrót! Nie daruję. Oddawać stówę i szykować ryje do obicia! Jedzie za nami? Jedzie! Swoń do spysona, bo jak cię ślad nas dorwie samych, to nam dupy z nóg powyrywa! A co robię? Kurna, z kim on gada zajętym? Myślicie, że nie wiem, po kogo dzwonicie, lamusy? Co? Nie, nie, do siebie gadałem. To co? Idziemy na tą wódkę? Ja stawiam! No co ty, Cieślak, na wódkę mnie wyciągasz? Nie pojebało ci się coś? Oj, tam nie świruj, na zgodę się napijemy. Później pójdziemy komuś razem ryja obić, co? Kurna, dogania nas! Co jest z tym Spaceonem? Ciągle ma zajęte. O cholera, psy! I to prawdziwe! Czekaj! No i dupa, włączyli koguty i jadą za nami! No to teraz mamy przestrane, dlaczego zawsze zgadzamy się na te twoje zajebiste pomysły! Właśnie dlatego, że są zajebiste! O kurwa, nazywać się psy! Dobra, nara, lamusie! I myk, nareszcie się w własną uliczkę! Uff, pojechali za Cieślakiem, upiekło nam się. Ale akcja! My stuwa do przodu, ale Cieślak najgorszy wróg stuwa do tyłu. Czyli razem dwie stówy! Trzeba to oblać, dzwoń po Spacona, może w końcu odbierze! Jedziemy do Speluno! Najpierw to do mnie do warsztatu przemalować szerszenia, żeby jakiego przypału nie było. Bo zapodszywanie się pod psiarski to jest pierdol chyba. No dobra, ale później pijemy! Walu! Długo jeszcze się będziesz chrzanił z tym malowaniem? Jepie, piepna, pierdol, byle jak sprayem i gotowy. Dawaj, jedziemy, bo nam wszystko wypiją! Zara, mordy, już kończę! Chwila! O, Wojtas, o mi się przypomniało, wczoraj taki zajebisty kawał słyszałem! No to dajesz! Tylko zapomniałem, o czym był! Uwaga, otwieram! Voila! O kurna! Nie no, zajebiście zrobiłeś. No co? No paski jak na dresie spoko, ale jak już malowałeś, to mogłeś go chociaż w jednym kolorze zrobić, a nie tak chujowo jak było. No w sumie. Dobra, idziemy się nawalić!